mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie, mówiąc krótko, w programie o książkach. I nim dzisiaj podzielę się z Państwem paroma refleksjami na temat książki, którą wybrałem na ten odcinek, pozwolę sobie zająć Państwu chwilę czasu paroma uwagami. I jeśli ktoś nie chce tego oglądać, to może z łatwością przeskoczyć do tej części, w której już prezentuję książkę. Wydaje mi się, że w programie, mówiąc krótko, jest to stosunkowo łatwe, bo te części są dosyć charakterystycznie pooddzielane. Sam zresztą tak robię na niektórych moich ulubionych kanałach, gdzie pomijam jakieś reklamy czy tym podobne rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że chciałbym Państwu ogromnie, bardzo, bardzo naprawdę podziękować, przeogromnie podziękować za wszystkie subskrypcje. Wygląda na to, że wbrew mojemu pesymizmowi chyba udało się osiągnąć cel, czyli przekroczyć 500 subskrypcji. Jeszcze wstrzymuję się ze świętowaniem, bo różnie może być. Ze swojego doświadczenia wiem, że czasami pojawiają się jedna, dwie subskrypcje i potem nagle one znikają, więc ktoś może najzwyczajniej w świecie sobie zapamiętuje ten kanał, żeby sprawdzić, a potem stwierdza, że nie ma tutaj nic, co by go interesowało. Więc jeszcze się wstrzymuję. Proszę o kolejne subskrypcje, dlatego że w tym roku celem jest dobicie do 1000 subskrypcji. I mam nadzieję, że to się uda osiągnąć. Byłem pesymistą, jeśli chodzi o dobicie do 500 subskrypcji w lutym. Jak się wydaje, w tej chwili, kiedy to nagrywam, udało się to osiągnąć, z czego przeogromnie się cieszę. Druga rzecz. Otóż jeśli faktycznie się okaże, że tych subskrypcji jest już więcej niż 500, to wtedy wprowadzę pewną małą modyfikację, która może trochę usprawni działanie tego kanału i też otworzy nowe perspektywy na przyszłość, i o tym powiadomię, być może powiadomię o tym już za tydzień. Kolejna rzecz. Otóż pojawiają się czasami pod takimi materiałami wideo, nie tylko pod moimi, ale także innych wideoblogerów, takie trochę, powiedziałbym, złośliwe komentarze dotyczące żebrania o pieniądze. I takie się też pojawiły pod moimi wideo impresjami, czy jak to nazwać, recenzjami z książek, prezentacjami książek. Aczkolwiek na tym kanale jeszcze nigdy nie prosiłem o pieniądze. Sugerowałem natomiast, że można zrobić zakup w sklepiku internetowym mojej żony, do czego zachęcam. Są to naprawdę dobre produkty. O niektórych mogę sam parę słów powiedzieć, jeśli kogoś to interesuje. Link do tego sklepiku mojej żony można znaleźć na mojej stronie autorskiej, do której z kolei link podaję pod spodem. I jest to sklepik o nazwie Forever. Na mojej stronie autorskiej jest nawet kod, który można sobie zeskanować, zajrzeć tam, zobaczyć, co to jest, i można się nawet skontaktować z moją żoną. A jak mówię, mogę sam też podzielić się swoją opinią na temat przynajmniej części tych produktów, które też stosowałem albo stosuję. I o co mi chodzi z tym żebraniem o pieniądze i dlaczego ten temat poruszam? Otóż wydaje mi się, że jest to niesprawiedliwe, takie twierdzenie, że ci wideoblogerzy żebrzą o pieniądze. Ja coś takiego, prosząc o pieniądze, o wsparcie finansowe, jeśli chodzi o takie właśnie wsparcie finansowe, coś takiego robię na kanale PCH24TV, w moim programie BookTube, ale robię to z wolnej, nieprzymuszonej woli. Nikt mnie z redakcji PCH24TV o to nie prosił, a ten kanał, przypomnę, utrzymuje się
nie utrzymuje się z reklam, nie utrzymuje się z reklam, a więc utrzymuje się ze wsparcia finansowego swoich widzów. I dlatego, ponieważ tam goszczę, uważam, że warto parę słów zawsze na początku programu o tym powiedzieć. Niektórzy widzowie nie zdają sobie z tego sprawy, że tak naprawdę utrzymują ten kanał, że swoją hojnością pozwalają na rozwój tego kanału i na ukazywanie się tam wielu pożytecznych, naprawdę pożytecznych materiałów. Więc to jest moja inicjatywa i nie mam poczucia, żeby to była jakaś żebranina. Część z Państwa może płaci abonament radiowo-telewizyjny po to, żeby oglądać telewizję ze spokojnym sumieniem. Ja akurat telewizji nie oglądam już od wielu lat, chyba gdzieś już ponad 20, więc... Ale to już jest osobna sprawa. I teraz uważam, że jest to niesprawiedliwe określanie takich wideoblogerów, że są żebrakami, że żebrzą o pieniądze. Żebranie uważam jest coś takiego, jak się siedzi z ręką wyciągniętą na ulicy i prosi o to, żeby ktoś wrzucił tam grosik. Natomiast inne formy jakiegoś takiego, nazwijmy, zarabiania na ulicy, to są zazwyczaj formy, kiedy ktoś stara się dać jakiś pokaz artystyczny, nie wiem, połykanie ognia, udawanie nieruchomej rzeźby, granie na mandolinie, czy harmonijce ustnej, czy na gitarze. I to wszystko uważam za jakieś próby zarobku, uczciwego zarobku na swoje utrzymanie. Kto przechodzi, uważa, że ten występ jest interesujący, wrzuca do kapelusza pieniążek, czy do jakiejś skrzyneczki, czy skarbonki, cokolwiek tam ktoś wystawi. I myślę, że w wielu przypadkach ci wideoblogerzy, którzy tutaj działają w internecie, w taki sposób, właśnie w podobny sposób próbują sobie zarobić na życie, czy na prezentowanie takich treści, które zamieszczają w internecie. Jedni robią to lepiej, inni gorzej. Moim marzeniem jest, żeby robić ten program w pełni profesjonalnie, z grafikami, z różnymi wstawkami, ale żeby to robić, do tego trzeba dobrej kamery, do tego trzeba dobrego oświetlenia, do tego trzeba dobrego mikrofonu, do tego trzeba grafika albo samemu się tego nauczyć i trzeba to wszystko zmontować. A do tego trzeba czasu i pieniędzy. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, zarabiając gdzie indziej, żeby robić to bez prośby o wsparcie finansowe. A to wsparcie finansowe jest tak naprawdę wynagrodzeniem tego trudu, który taka osoba, taki wideobloger wkłada w swoją pracę. I mówię to dlatego, że właśnie takie komentarze się pojawiają i ostatnio się nawet pojawił tutaj na moim kanale. Natomiast zamierzam coś zrobić, żeby też móc, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał, żeby mógł wspomóc ten kanał na zasadzie, że spodobał się odcinek, a to uważam, że mogę tam jakąś drobną sumę wpłacić jako wynagrodzenie i żeby ten kanał mógł prezentować więcej treści w lepszy sposób. I to tyle tytułem wstępu. A teraz do książki. Troszkę się nagadałem na wstępie, ale teraz do książki. Przypominam, że zawsze można przeskoczyć taki wstęp, jeśli jest przydługi. I proszę Państwa, no w końcu przeczytałem ostatni tom cyklu, czy ostatnią część cyklu Oczy Królowej Ludwiki Gacek. Ta część nazywa się Mikael i jest podobnie jak część trzecia w jednym tomie. I teraz może jeszcze, jeśli ktoś z Państwa poprzednich odcinków nie oglądał, to całość cyklu, o, żeby mi się to nie posypało, prezentuje się tak. Dwie pierwsze części są dwutomowe, dwie ostatnie części są jednotomowe. Jak widać, też ta część ostatnia, czwarta, jest dosyć obszerna. I te poszczególne części to Skarb Pustyni, W stronę światła, Łowca i Mikael. I cóż mogę na zakończenie tego cyklu powiedzieć? Otóż
Jest to takie doświadczenie, jak doświadczenie z moich lektur z dzieciństwa, tych dobrych lektur z dzieciństwa, że żałuję się, że oto wszystko się już skończyło, znaczy skończyła się powieść, a czytelnik chce wiedzieć, co dalej z tymi bohaterami, co dalej się w ich życiu działo. I takie uczucie jest po skończeniu ostatniego tomu. A ponieważ wiedziałem, że to już ostatnia część i że jest to koniec, bo kiedy dostałem te książki, to zerknąłem na ostatnią stronę, żeby zobaczyć, czy mamy ciąg dalszy nastąpi, czy już koniec. No i odpychałem trochę tę lekturę od siebie, a jest to lektura wciągająca. I teraz co mogę powiedzieć? Otóż ostatnia część jest nie mniej wciągająca niż poprzednie. Pani Ludwika Gacek ma talent po prostu do snucia zajmującej historii. I myślę, że może się mylę, bo czasami pisarze spędzają dużo czasu szlifując zdania itd., itd., ale wydaje mi się, że pani Ludwice Gacek sprawia pisanie tych powieści ogromną przyjemność i robi to z prawdziwym talentem narracyjnym. Stworzyła swój własny świat i mamy tutaj grupę naprawdę charakterystycznych postaci. Postaci, które w pewnych częściach dominują jak gdyby opowieść. W tym przypadku jest to tytułowy Mikael. Są tutaj też różne nawiązania do Biblii. I jest to cykl powieściowy, który jest cyklem jak najbardziej katolickim science fiction. I z tego względu szczególną uwagę poświęciłem w swoim programie, tutaj mówiąc krótko, mówiłem też w BookTube o tym cyklu. Mam nadzieję, że jeszcze o nim coś Państwu powiem może w BookTube, może uda się coś jeszcze zrobić w tej sprawie. Gorąco ten cykl rekomenduję. Jest to naprawdę lektura, która może spokojnie być lekturą, jak sądzę, dla całej rodziny wręcz, bo Ludwika Gacek nie idzie na łatwiznę i nie pisze powieści pełnych wulgaryzmów, jakiejś obrzydliwości, scen brutalnego seksu czy czegoś takiego, czy wręcz pornografii, bo są niektórzy autorzy, którzy są popularni i którzy piszą tak naprawdę pornografię. I wiem o tym, bo się przekonałem, recenzując jednego takiego, pożal się, pisarza. I ten ostatni tom, czy ostatnia część, czwarta część cyklu Ludwiki Gacek nie zawiedzie tych miłośników poprzednich części, którzy już je przeczytali. I gorąco do tego zachęcam. To jest naprawdę dobrze napisana, zajmująca opowieść i to nie jest tylko literatura popularna, literatura science fiction, literatura taka, która ma zabić czas, ale tutaj jest coś więcej. Ludwika Gacek, myślę, ma trochę więcej rzeczy do opowiedzenia tutaj. Jak mówię, mam wrażenie, że piszę te powieści z prawdziwą namiętnością do snucia ciekawej historii. Jest dość pomysłowa. Czasami można by się było przyczepić, że z jednej strony komplikuje życie swoim bohaterom, a z drugiej strony czasami może niektóre rozwiązania są zbyt łatwe, ale mieszczą się w konwencji. Jest to konwencja science fiction. Mamy tutaj też niezwykłe zjawiska nadprzyrodzone. Jest tajemniczy pies, który się pojawia na pustyni. Są różne inne rzeczy. Są nawiązania do Biblii. Myślę, że w pewnym sensie jest to cykl o działaniu opatrzności Bożej w życiu ludzi, a także o działaniu łaski. O tych dwóch sprawach. To jest bardzo interesujące i Ludwika Gacek pokazuje to w taki atrakcyjny sposób, wykorzystując ten, nazwijmy to, wehikuł powieści popularnej. I przypomnijmy, że Szekspir też w końcu stosował chwyty wzięte z takich popularnych, jak sądzę, przedstawień, czy takie popularne rozwiązania, które powiedzielibyśmy dzisiaj, że są w zasadzie hollywoodzkie, czasami też mało wiarygodne z punktu widzenia takiego, gdybyśmy chcieli
to zestawić z realnym życiem, żeby przekazać ważne treści. I myślę, że Ludwika Gacek też ma tutaj coś ważnego do powiedzenia. Jest to świat, przypomnę, przyszłości po katastrofie, gdzie chrześcijanie są prześladowaną mniejszością. Aczkolwiek mają też, zdradzę tylko jedną rzecz, mają też swoje państwo, które daje im nadzieję. I poza tym czasami wydaje się, że wszystko jest stracone, ale potem sytuacja się zmienia. Jednak nad wszystkim panuje Pan Bóg. Bohaterowie się nawracają, ale to nie oznacza, że są doskonali. Też mają swoje chwile słabości, załamania, zwątpienia. I to jest dobre, bo też samych chrześcijan Ludwika Gacek nie przedstawia w sposób stereotypowy, standardowy, taki, który byłby wyidealizowany, tak to nazwijmy. Aczkolwiek są tutaj oczywiście też chrześcijanie, którzy są bohaterscy, którzy są odważni, którzy walczą o swoich braci, którzy się poświęcają. Są też sytuacje takie, gdzie ktoś się nawraca, potem może nie do końca jest w stanie wytrwać w tej wierze, ale nie zdradzam tego wszystkiego. Zachęcam do tej lektury. Tak, i to naprawdę jest szybka lektura. Jeśli ktoś zacznie czytać to wieczorem, to może się zdarzyć, że nie będzie w stanie zasnąć i odłożyć tej książki, więc ostrzegam. I może jeszcze jedna rzecz, to tutaj odłożę. Przypominam, że Ludwika Gacek jest też autorką dwóch innych powieści, które są do kupienia w sklepie Amazon, niestety tylko tam. Obiecana Ziemia, o tej książce już mówiłem też w BookTube. Niewielka powieść, ale bardzo zgrabnie napisana i warta lektury. Też szybka, wciągająca lektura. I jest jeszcze autorką, wyszła zresztą nowa wersja z ilustracjami, z tego co pamiętam, więc jest do nabycia. I jest też autorką dłuższej powieści Poskramiacz koni. I o tej powieści mam nadzieję, że uda mi się jeszcze parę słów powiedzieć, a może w jakimś podsumowaniu. I czekam na następne cykle powieściowe, powieści. To jest na pewno autorka, którą ze spokojnym sumieniem można polecić całej rodzinie wręcz. Ogromnie Państwu dziękuję, jak zawsze, i po raz kolejny proszę o kolejne subskrypcje, o kolejne polubienia, o kolejne komentarze też, jak najbardziej, bardzo się z nich cieszę, i o udostępnianie linków. I jeszcze raz ogromnie dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy przyczynili się do tego, że liczba subskrybentów wzrosła. Komentarze, jeśli są interesujące, jeśli mam czas, to na te komentarze też staram się odpowiadać. I jest ich coraz więcej. Bardzo, bardzo dobrze. I to wszystko na dzisiaj. Już nie będę Państwu zabierał czasu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko. A w tym tygodniu, który się zbliża, który właściwie już odparliśmy, bo niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, przypominam, będzie kolejna nowość. I to nowość z jednego z wydawnictw, które dosyć często są tutaj prezentowane. I myślę, że bardzo ciekawe. Z Panem Bogiem!